Zapraszamy na spotkanie, które z pewnością zapewni nam wspólnie mnóstwo emocji. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Rozpoczęła się pierwsza połowa. Czotra. Woźniak. Pawłowski. Nordfens. Od rzutu z autu rozpoczną grę. I będziemy mieli rzut rożny. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ładne dogranie. Ależ piękne podanie. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Ależ znakomicie zgrał w pole karne. No, będzie gol? Minimalnie niecelnie. Groźnie, ale zdążyli na czas. Przechwycili przeciwnicy. Trałka. Ależ niesamowity atak obrońcy. Z tego podania może być bramka. Ależ wspaniała bramka. Zupełnie nie spodziewał się takiego niskiego strzału bramkarz. Brawa dla strzelca. Nie wahał się przy tym strzale ani przez moment. Niezwykła precyzja. Woźniak. Przeciwnicy przejmują piłkę. Kamiński. Trałka. Ta drużyna świetnie się rozumie. Wspaniała seria podań. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Ładna akcja. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Strata piłki. Czotra. Adam Banaś. Woźniak. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Trałka. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek.
No, dobra okazja będzie. No, brawo, świetne wyjście z wodem. To środkował? Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Piłka trafia do przeciwników. Pawłowski. Papadopoulos. Czotra. Piłka chodzi jak po sznurku. Wybijają teraz do przodu. No, nie zawsze wszystko się udaje. Dobrze podał. Ależ rzutka. Udane piąskowanie, ale to jeszcze nie koniec. Zdążył w ostatniej chwili. Ale świetnie zgubił obrońcę. Ale znakomicie. Aj, piłka podskoczyła mu przed samą nogą. Tak, a już składał się do strzału. Piłka poza boiskiem. No i wznawiać będą od własnej bramki. Oddał piłkę. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Trauka. Pawłowski. Udało mu się ładnie podać. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Kapitalne zagranie. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Wybija, ale piłka wciąż w polu. Woźniak, Papadopoulos, dobry przechwyt, uniemożliwienie ataku rywalowi. Jaka jest decyzja sędziego? Coraz mniej czasu do końca, przegrywają. Słuszna decyzja trenera decyduje się na zmianę. Piątek. Chyba będzie gol! Mamy spalonego. Dobra, piłka teraz do kolegi. O to chodziło! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Woźniak. Janusz Gancarczyk. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Ładne zagranie.
Białka. Ryzykownie, ale udanie. Janusz Gancarczyk. Woźniak. Tosik. Znakomicie, w tempo. Za moment wznowienie rzut rożnego. Obie drużyny wprowadzają rezerwowych. Łówkuje. Kapitalna obrona strzału głową. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Uderzenie głową. Uderza. Czy to będzie? Tak jest. Rzut karny. W drużynie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika. A i wspaniała interwencja! Coś niesamowitego, jak on to obronił! Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuł. Pawłowski. Dudka. Nieudane to prostopadłe zagranie. Przejęli rywale. Kamiński. Pawłowski. Dudka. Ładnie po skrzydle. Dudka. Świetna współpraca. Akcja zatrzymana. I mamy rzut wolny na sam koniec spotkania. No, posądzam tego arbitra o lenistwo. I trochę tolerancję. Ale powinno się to skończyć kartonikiem. A tymczasem słowna reprymenda. Czy to wykorzysta? Ryzykował, ale się udało. Wygrywają jedną bramką, będą teraz mieli rzut rożny. No i jeśli wykorzystają stały fragment gry, to rozmiary zwycięstwa będą bardziej okazałe. A więc mamy zmiany. Dobra interwencja obrońcy, piłka wybita głową, jak widzieliśmy, mogą odetchnąć ulgą. I niestety nic z tego nie wyszło, piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Jest szansa na wrzucenie z autu w pole karne. Dudka. Ładne podanie. No, nie mogą się przebić. Adam Banaś. Mecz zakończony. Przed tym spotkaniem wskazywano ich z góry na porażkę. Przegrali wprawdzie, ale zagrali znakomity mecz. Na pewno są zawiedzeni tą porażką, ale mimo wszystko powinni schodzić z boiska z podniesionymi głowami. Zagrali naprawdę, jak powiedziałeś, świetny mecz. To wszystko na dziś. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz. Dziękujemy.